dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak tworzę to kartagińskie imperium. I niszczę Rzym. Ponownie. I nie, to imperium nie powstało z Tunisu, tylko z tej malutkiej Kartaginy. A to dzięki tej modyfikacji do EU4, która zyskuje popularność na Steamie. Wyobraźcie sobie alternatywną historię, w której Imperium Rzymskie nigdy nie powstało. Kartagina wygrała wojny punickie, a Rzym został zrównany z ziemią. Następnie Imperium Kartagińskie również upadło, dzięki czemu świat w XV wieku wygląda zgoła inaczej. Witam cię, imperialisto, tutaj Lukas. Bla bla bla, trochę historii na początek, z której dowiedziałbyś się, że Kartagina to imperium w stanie upadku. I to dosłownie. Głównym zagrożeniem dla mnie byli moi nielojalni wasale. W sumie bardzo dużym zagrożeniem, bo żaden z moich wasali nie miał ze mną okresu pokoju, przez co ich dążenie do wolności mógł wesprzeć dowolny mój wróg. A wiesz, jak trwoga to do Boga, dlatego w pierwszej kolejności podjąłem działania religijne. Religie tak prezentowały się na świecie. O pomoc zwróciłem się do Boga płodności Baala. Nie wnikam w upodobania łóżkowe Kartagińczyków. Następnie skorzystałem z przywileju kleru oraz tego doskonale ci znanego u szlachty. To trochę już polepszyło moją sytuację. Niestety nie miałem szczęścia do doradcy dyplomatycznego. Nie mogłem też pozwolić sobie na zmniejszenie mojej ilości ziemi koronnej, dlatego przywilejów na punkciki tym razem nie rozdałem. Rozdałem jeszcze kilka standardowych przywilejów. Później i tak jeszcze tu wrócę, bo doszło kilka bardzo mocnych nowych przywilejów, jednak kosztują one ziemię koronną. Wykonałem sztuczkę na tańszego doradcę militarnego, następnie wyznaczyłem rywali na arenie międzynarodowej i tutaj nie miałem zbyt wielkiego wyboru, Galia oraz Egipt. O, tutaj są. Jako że mam duże kłopoty wewnętrzne, no to nie planuję żadnych wojen na początku. Zmniejszyłem utrzymanie armii, wyłączyłem fortecę, flotę wysłałem w celu ochrony moich szlaków handlowych, jak i ochrony przed piratami, chociaż nie wiedziałem, czy tutaj jacyś występują. To tak na wszelki wypadek. W parlamencie, bo tak, miałem go, rozpocząłem debatę nad zwróceniem mi ziemi koronnej. Od razu wszyscy się na to zgodzili. Następnie zauważyłem, że coś mi się tu nie zgadza z handlem, bo handel kartagiński okazał się być węzłem końcowym. Drugi jest w Genui, przepraszam, Italii, za to w ten w Anglii nie występuje. Przepraszam, w Celtii. Na szczęście dla mnie Kartagina ma wielkiego władcę, 535, chociaż mój władca nie ma zdolności dyplomatycznych. Dodatkowo wsparłem go taką radą królewską. Powiem szczerze, idee punickie prezentują się całkiem nieźle. Całkiem dobra mieszanka idei ekonomicznych, militarnych oraz morskich. Może coś zrobię szalonego w tej rozgrywce i zagram pod flotę? Tym bardziej, że miałem punicką tradycję morską. Biorę to. Zawarłem też sojusz z największym krajem w okolicy, który mnie lubił i którego nie planowałem podbić w najbliższych latach. Unikałem za to wszelkich relacji dyplomatycznych z krajami w Mauretanii, czy też w naszym regionie Kartaginy. Te wszystkie kraje to moje cele do najbliższych podbojów. Moją uwagę natomiast zwróciło księstwo Neapolu, z którym planowałem wziąć sojusz, ponieważ zobaczyłem, że moja religia może tolerować inne religie, przez co z czasem mogłem zyskać następujące bonusy, a ten, który najbardziej mnie zainteresował, to ten, który osiągnę dzięki sojuszowi z Neapolem. Pozostałych dyplomatów wysłałem do moich wasali, żeby jak najszybciej poprawiali tam relacje. Zacząłem też rozwijać prowincje moich wasali, dzięki czemu Algieria stała się trochę bardziej lojalna. Tak, wciąż musiałem czekać 10 lat na jej integrowanie. Dobra wiadomość natomiast jest taka, że to wszystkie moje byłe terytoria, więc integruję te kraje za darmo. Za to na niebie, może nie za darmo, ale na pewno w dobrej cenie, wiele gier, linki jak zwykle w opisie, polecam. Nie chcę tych sojuszy. Chyba. Bardzo szybko moi poddani zawarli sojusz pomiędzy sobą. To źle. Po tych wszystkich czynnościach przed nami stanęła naprawdę długa historia w tworzeniu kartagińskiego imperium. Zrekrutowałem też armię, co jeszcze bardziej umocniło moją pozycję wśród moich wasali. Dotarły do mnie wieści z Italii, która znajduje się tutaj. W skrócie opowiadają nam o wypędzeniu niejakiej szkarłatnej delegacji z Włoch. I o tym, że jak sobie nie wyjadą, to głowy stracą. Bo Italia jako jedyna zachowała swoją religię rzymską, jak i osobną kulturę. Co wpłynęło na wzrost napięć pomiędzy nią a federacją państw włoskich, czyli takim małym tutejszym Holy Roman Empire. Ciekawe, czy mógłbym dołączyć do tego imperium, chociaż mnie bardziej na ten moment zastanawiało, czy mogę je jak najszybciej rozwiązać. Bo wyglądało na to, że gdyby ta federacja włoskich państw przeprowadziła wszystkie reformy, na końcu powstałoby jedno wielkie, potężne imperium. A to byłby problem. Całej federacji oczywiście przewodził Rzym, który był punicki i nas lubi. Szkoda, że większość moich misji prowadzi do konfliktu z tym Rzymem, bo dostanę w najbliższym czasie cele podboju na Sardynię, czy też Sycylię. Po niecałych 3 latach udało mi się uspokoić moich wasali i stali się bardziej lojalni. Chyba na to wpływ miało głównie to, że powiększyłem moją armię. Dopiero po pewnym czasie zauważyłem, że mimo że jesteśmy w pewną formą republiki, to tak naprawdę do tej pory nie miałem żadnych wyborów i też
mieć ich nie będę. Bo nasza forma rządów jest specyficzną republiką, w takiej, której mamy monarchistów oraz orangistów. Przypominało to bardzo Republikę Niderlandzką. Co prawda tutaj były jakieś inne nazwy, ale w sumie chodziło o to samo. Strona republiki jest pod handel, strona monarchistów jest pod podbój. A nie, jednak wybory są. Wraz ze śmiercią władcy... Co? Ale on taki młody jest, z 48 lat. Ponownie nadszedł czas wyborów w Kartaginie. Rabin Kahal, Zgromadzenie Narodowe, musi wybrać między Ardimem a Safetem na przywództwo. No ja raczej tutaj nie będę się zastanawiał, bo wybór jest dość prosty. Na świecie też pojawił się renesans. W Grecji, a dokładnie w Atenach. Przeprowadziłem też pierwszą reformę naszej republiki. Poparłem ideę republikanizmu. No bo kto by słyszał, żeby wprowadzać jakieś prawa dla kobiet? Na przełomie roku 54 i 55 przywróciłem do macierzy wszystkie zbłąkane owieczki, dzięki czemu Kartagina odzyskała swoje narodowe prowincje. Co ustabilizowało mi sytuację w kraju i jasno sprecyzowało moje kolejne podboje. Przy czym najpierw zadbałem o wasalizację moich słabych sojuszników, których zdobyłem w międzyczasie. Fezanu oraz Jaribu. Jako, że republika powiększyła się, musiałem rozdać kolejne miejsca w parlamencie, oczywiście skupiając się na prowincjach handlowych. Nasze armie, jak i flota znacząco się powiększyły. Pracowałem też nad zdobyciem wasala w Majorce. Bogactwo jego kraju również znacząco się zwiększyło. Natychmiast też rozpocząłem wojnę w Maurytanii. Najpierw o tych łatwiejszych plemion. Niestety jedno z nich to plemienie animistyczne, więc będziemy mieli lekkie problemy religijne. Sojusznicy nie będą potrzebni. W sumie miałem tak dużą przewagę liczebną, że zdecydowałem się również na desant morski D-Day kartagiński w Marrakeszu. Tak, raczej armie inwazyjne zostały przygotowane. Chociaż nie zamierzam szybko zdobywać ani Sycylii, ani Sardynii. Bo to byłyby znacznie cięższe wojny. Rozwinąłem też również Kartaginę do 30 poziomu, jak i zainwestowałem tutaj w infrastrukturę, też po to, żeby pojawiła się nam instytucja renesansu. Przecież Kartagina to perła w regionie. Przynajmniej nią powinna być. Nasi przeciwnicy chyba ze mną nie mieli szans. Nawet generała nie musiałem tam wysyłać za bardzo, mimo iż się bronili w górach, co było bardzo złe, że ich tutaj zaatakowałem. Bardzo złe. Moi władcy byli zawsze jakimś cudem bardzo, ale to bardzo starzy. Cyk i podbite. Wziąłem też tanie pożyczki po wojnie, żeby szybko zainwestować w prowadzenie instytucji, co pozwoliło mi rozwijać szybko moją technologię militarną. W wyniku ostatniej wojny zdobyłem co najważniejsze kopalnie złota, jak i pewien monument handlowy. Przy okazji sprawdziłem monumenty na mapie. I okazało się, że w naszej stolicy mamy przepotężny monument. Ciekawe, czy go jakoś potem tutaj rozwijam w misjach. Możecie mi dać znać, bo ja pewnie to przegapiłem. Chociaż ten obrazek może na to wskazywać. Po co miałbym wasalizować prowincję w Maurytanii albo w Kartaginie, skoro to już są moi wasale albo moje kraje, które zamierzam podbić? Nie wiem, po co to mi dali w tej misji. Przecież nie miałem w moich formach rządowych żadnych bonusów do wasali. Jako, że wszystkie te prowincje były mojej kultury, to bardzo szybko wcielaliśmy tam swoją własną administrację. Nie było co czekać, ruszyłem z dalszymi podbojami. Na pierwszej ideę Kartaginy wybrałem idee arystokratyczne, bo zauważyłem, że tutaj niżej w misjach dostaniemy słonie bojowe, więc te idee będą znakomicie spisywały się na Kartaginie. Czyli będziemy mieli następnie słonie bojowe z działami. Co za ładne połączenie. W międzyczasie Rzym przeprowadził kolejną reformę w 64 roku. Zadziwiająco szybko. Chociaż zauważyłem, że zaczęło rosnąć tutaj pewne napięcie religijne. Czyżby miało doprowadzić do wojny? Muszę przyznać, że jak na 20 lat istnienia imperium, to całkiem nieźle poszerzyłem granice. Zarabiam też jakoś 5 razy więcej, jak i mam 2 razy większą armię. Niestety, chyba szło mi za dobrze, bo nagle na tron wszedł władca 1-2-1. Czyli chyba mamy dobre czasy w kraju. Mimo wszystko, za jego panowania Kartagina stała się tak potężna, że nie miała godnych siebie rywali na arenie międzynarodowej. Dosłownie, jesteśmy potężniejsi od wszystkich, chyba że odkryłbym cesarstwo Mingu. Zauważyłem, że mój sąsiad zachodni boryka się z pewnymi problemami i ogólnie ma nie za dobrą sytuację w kraju, bo nawet nie jest w stanie wystawić pełnej armii. Dlatego postanowiłem dołożyć mu do pieca i wypowiedzieć mu wojnę. Kampania raczej szła po mojej myśli. Do tego stopnia, że oprócz pieniędzy od Egiptu podbiłem kawałek wybrzeża, dzięki czemu może w przyszłości otworzę jedwabny szlak. O ile o tym nie zapomnę.
Zdobyczny kapitał inwestycyjny w pierwszej kolejności przeznaczałem na rozbudowę marketplace'ów oraz na ulepszanie centrów handlowych. Reformując moją religię, postanowiłem wprowadzić pewne puńskie festiwale. Koniec wojny będzie celebrowany w naszym kraju i możliwe, że zwiększy mi to stabilność. Minęło kilka kolejnych lat, w międzyczasie integrowałem dwóch moich kolejnych wasali, a trzeciego kończy integrowanie. Przygotowałem się też do kolejnej kampanii wojennej, dlatego atakujemy i wkraczamy do Iberii. Oczywiście bez naszego sojusznika, który niedługo przestanie nim być. O, i na moje nieszczęście Galia nie pomoże moim przeciwnikom. Chociaż Imperium Kartaginy może okazać się niedługo zbyt duże. Marynarka Punicka. Potężna flota Kartaginy powstała na nowo, a jej potęga została przywrócona do dawnej świetności. W stoczniach, w których słychać łomot młotków, stworzono zwinne i groźne statki, ucieśleśniające niezłomnego ducha morskiej sprawności. I myślę, że tutaj zainwestuję w admirała. Dla mojej Kartaginy jedna wojna to za mało. Moi przeciwnicy nie podejmowali ze mną żadnych bitew, mimo iż szczerze mówiąc w tym miejscu mieli największe szanse mnie powstrzymać. Niestety mój sojusznik przeszkadzał mi tutaj niż bardziej niż pomagał, ponieważ wypowiedział swoje wojny krajom, które chciałem pobić. Zdenerwowało mnie to do tego stopnia, że postanowiłem rozwiązać z nim sojusz. To wcale nie dlatego, że dzięki kolejnej misji będę miał okazję uczynić go moją unią personalną. Podczas wyboru drugich idei zauważyłem, że na tej modyfikacji dostajemy trzy nowe typy idei. Wolnościowe, asymilacji oraz siły ognia, ale przeważnie nie wyglądały interesująco. Zdecydowałem się na wybór idei administracyjnych w celu zwiększenia moich podbojów. I tak oto Iberia została podzielona pomiędzy dwa królestwa, Suebi oraz Kartaginy. Już widzę te komentarze o brzydkich granicach i nawet podbiłem za dużo. Ups, jako że nasz władca został już trzeci raz wybrany na władcę Kartaginy, postanowił napisać swoją biografię. Tylko było to bardzo kosztowne. No, jakość chyba nie wyszła najlepsza. Za co ja zapłaciłem? Nasze królestwo miało się już tak wspaniale, że rozpocząłem rozbudowę portów w Kartaginie. W roku 84 zawarłem sojusze dosłownie z każdym elektorem włoskiej federacji. Chyba jednak nie zobaczymy, co się wydarzy, kiedy napięcie religijne osiągnie odpowiedni poziom, żeby wybuchła ta wojna. Bo w tym momencie zdecydowałem się jednak przejąć całkowitą władzę w Iberii i dosłownie tego dnia przybyły do mnie wieści z Rzymu. Ściana tekstu. Czy naprawdę ktoś to czyta? Ogólnie doszło do spisku i zabójstwa poprzedniego władcy Rzymu przez bojowników włoskich. No i teraz będą mieli chyba wojnę domową. Mnie to zbytnio nie obchodziło, ja sięgnąłem po władzę nad Suebi. Dokładnie chciałem otworzyć Unię z tym krajem. Wciągnęło mnie to wojnę z następującą koalicją, w której jest również cesarz rzymski. I zapowiadało się na to, że będę mógł standardowo po zdobyciu Rzymu rozwiązać Federację Włoską. Był to też dobry moment na rozpoczęcie złotej ery kartagińskiej. Bardzo ważne było dla mnie zdobycie przewagi na morzach. W końcu musiałem się zdesantować na Rzym oraz zablokować tą cieślinę, jak tylko wojska moich przeciwników przejdą przez nią i rozpoczną obleganie tej fortecy. Flota rzymska stała się bardzo szybko flotą podwodną. Nikt się nie spodziewał desantu kartagińskiego wojska bezpośrednio na Rzym. Ale co ważniejsze, dzięki temu dostałem możliwość rozwiązania Federacji Łacińskiej. Swoją drogą zrobiłem to chyba jako pierwszy na YouTubach. Wraz z upadkiem Rzymian, regentka Dakulia Klaudia musiała pogodzić się z ostateczną porażką z sił punickich. W roku 1486 niegdyś prestiżowa regentka podpisała swoją abdykację z siedziby Federacji Włoskiej. Tak, federacja wreszcie odeszła na zasłużony odpoczynek. I swoją drogą, jeżeli chcielibyście zobaczyć grę pod stworzenie tej federacji, przeprowadzenie wszystkich reform i z czym to się dalej wiąże, dajcie mi znać, czy przygotować dla was taki odcinek. Od samego Rzymu tym razem wziąłem same pieniądze, ponieważ będą łatwiejszym celem w naszych przyszłych wojnach. W sumie podczas tej wojny postanowiłem wykorzystać moich dawnych włoskich sojuszników. Ktoś tutaj musi jednak odwalić robotę na północy południa Galii. Zdecydowanie moje armie potrzebowały reformy, bo ponosiliśmy w tej wojnie gigantyczne straty. Nie była ona tak jednostronna. Musiałem dorekrutować więcej słoni. Na szczęście po kilku kolejnych zwycięstwach Unia nad Suebi została ustanowiona. Ale bardzo dużym kosztem. Spowodowało to jednak, że zdobyłem całą Iberię. A przed nami była już w przygotowaniu kampania galicyjska. Ach, tylko musimy zebrać siły. W samym moim regionie Iberii było kilka bardzo ciekawych monumentów. Czy to kopalnia żelaza, czy to jakieś potężne akwedukty, czy też świątynia w Baricum. Pojawiła się też możliwość zbudowania potężnego monumentu. Wow, tego tutaj nie ma. Po prawie 50 latach rozgrywki nasz świat prezentował się tak, a tak zaczynał.
Ciekaw jestem, jak rozpocznie się konsolidacja regionu włoskiego. Po wojnie też kluczowe było dla mnie zabezpieczenie tej Unii, co oczywiście nie będzie łatwe, bo mam bardzo dużą agresywną ekspansję z tym krajem, jak i to, że ich podbiłem, nie za bardzo się im podoba. Zależało mi na tym do tego stopnia, że aż spłaciłem ich zadłużenie. Było mnie na to jednak stać. Mieliśmy naprawdę dobre przychody. Nie wierzę, że Macedonia przegrywa wojnę z Ilerią. Ten kraj naprawdę jest mocny militarnie, jak i technologicznie. Na szczęście udało mi się zabezpieczyć Unię, chociaż jesteśmy na granicy. Przywróciliśmy też chwałę naszemu portowi i stał się naprawdę monumentem na skalę światową, co zostało uczczone wielką celebracją. Przed kampanią w Galicji postanowiłem ustanowić przyczółek w Sycylii oraz Sardynii. Na pierwszy ogień poszła Sardynia. Reformie uległo też nasze wojsko. Dzięki temu możemy mieć bardzo mocne słonie bojowe. I one są naprawdę bardzo mocne, ale kosztują majątek. Raczej tak czy siak będzie nas na nich stać. A co się tutaj wydarzyło w Macedonii? Dokładnie w Atenach? Sardynia zdobyta? Wow, to źle w sumie. Zdobycie Włoch bez zawiązania się do jakiejś potężnej koalicji raczej graniczy z cudem, dlatego zacząłem wykorzystywać moich nic nie robiących dyplomatów i zacząłem poprawiać relacje z pomniejszymi państwami włoskimi. Wkraczanie w federację. Federacja włoska wydaje się obecnie osłabiona i fragmentaryczną wersją samej siebie. No nie wiem, jak dla mnie to po prostu nie istnieje. Nie ukrywam, że chciałem przestoczyć mniejsze wojny galicyjskie w celu przetestowania moich słoni bojowych, ale chyba nie będzie mi to dane. Miałem ich aż 8, no. Po pierwszych podwojach w Galii stałem się imperium. O ile nasza republika nie ma problemów z pieniędzmi, to jednak ma problemy z poborowymi, dlatego wszędzie wzmożyłem nasz pobór. Co tu się stało? W roku 1504 zniecierpliwiony zaatakowałem Galię w naszych pierwszych galicyjskich wojnach. W zasadzie kraj był raczej totalnie niegotowy na tą inwazję, bo po upadku południowych fortec droga na stolicę będzie stała otworem. No, słonie dają radę. Naprawdę dają radę, co słonie. Bez większego problemu rozbijałem armię przeciwnika. Podczas tej wojny ustanowiłem przyczółek nawet w mistycznym Albionie. Pierwsza kampania w Galii zakończyła się naprawdę wielkim sukcesem, chociaż możliwe, że podbiłem trochę za dużo. W roku 1510 nastała era reformacji. W tej erze mogłem mieć tańsze, punickie słonie bojowe. O tylko 25%? Na trzecie ideę zdecydowałem się wybrać idee eksploracyjne, bo wydaje mi się, że jeżeli ja tego nie zrobię, to nikt nie odkryje nowego świata. Chociaż powinna to zrobić moja Unia. Oczywiście stosowałem sztuczki na skracanie okresów pokojów z Galami, bo chciałem zdobyć terytorium Galii jak najszybciej. Chociaż muszę przyznać, jestem zdubiony, jak szybko Italia rozpoczęła podboje Włoch i Macedonia zaczęła wchodzić tam, gdzie nie powinna. Dlatego zdecydowałem się zintensyfikować moje działania w Italii i podbić ją jak najszybciej. Po szybkiej inwazji Sycylia została zajęta, jak i parę dodatkowych prowincji. Rozpocząłem też kampanię macedońską, by podbić Włochy, czego nie rozumiecie. A rozpocząłem ją od bitwy morskiej, w której zatopiłem okręt flagowy Macedonii. Sam jednak też poniosłem straty. Podczas tej wojny zawiązała się przeciwko mnie kolejna koalicja, pewnie zniknie jak wszystkie poprzednie. Chwilę później rozpocząłem też kolejną kampanię w Galii. Bo wojna z jedną potęgą to dla Kartaginy zdecydowanie za mało. Główną moją przewagą przeciwko Galii było to, że wciąż miałem technologiczną przewagę nad przeciwnikiem. Moi przeciwnicy zdecydowanie chcieli unikać starć z moją armią, jednak nie dawałem im uciec. Kiedy nasza nacja osiągnęła odpowiedni splendor na arenie międzynarodowej, nie zdecydowałem się mieć tańszych słoni, lecz jeszcze więcej podbijać. Drugą kampanię w Galii skończyłem dużymi podbojami. Moje armie jednak musiały bardzo szybko wracać do macierzy, ponieważ pojawiły się armie macedońskie na mojej granicy. No, nasze armie podczas fazy szturmu słoniami całkiem niezłe obrażenia zdają przeciwnikowi. Myślę, że reforma armii to, na czym mi bardzo, ale to bardzo zależy. Tym bardziej, że dokonałem desantu na Bałkany, to znaczy do Macedonii. W międzyczasie odkryłem też, gdzie został przeniesiony monument z Malty, bo na Malcie go nie ma. Wojna z Macedończykami była niestety tak długa, że jej sojusznicy zaczęli podpisywać z nami oddzielne propozycje białego pokoju, chociaż jeszcze nie wszyscy. A w wyniku tej wojny zdobyłem posiadłości Macedonii w Italii oraz, co ważniejsze, wyspy na Morzu Śródziemnym. Wojna była jednak bardzo krwawa. Tak, po zakończeniu moich kampanii koalicja rozwiązała się. Co za niespodzianka. Zauważyłem też, że Macedonia po wojnie z nami została bardzo osłabiona. Ze 100 tysięcy zeszła do 27 tysięcy wojska, flota też praktycznie już nie istniała. Rozpocząłem też kolonizację w Nowym Świecie. Okazało się, że nie byłem tutaj sam. Celtowie i Galowie już tu byli. Wow, dostałem bardzo potężne okręty, tak dobre, że postanowiłem przerobić je na wykałaczki. Ta tańsza flota i tak dominuje basen Morza Śródziemnego. Poza tym, by budować te okręty, musiałbym zmienić moją doktrynę, a jednak wolę słonie z działami.
III wojnie galicyjskiej postanowiłem odciąć ten kraj od dostępu do morza. W roku 1934 rozpocząłem moją kampanię włoską, rozpoczynając od inwazji na Italię, ponieważ było to zdecydowanie najpotężniejsze z państw włoskich. Wow, co za miasto portowe w Wenecji. Swoją drogą na wyspie Korfu zbudowałem fortecę. To idealna pułapka na boty. Cyk, bum, cyk, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Rzym je znasz. Zdobyłem też dominację w regionie Morza Śródziemnego. Bardzo mocne bonusy. W roku 1544, po niecałych 100 latach, powstała nasza pierwsza nowa kolonia. I tak w nieco ponad 100 lat z upadającego malutkiego imperium przeistoczyliśmy się w naprawdę potężną Kartaginę. Paląc przy tym ponownie Rzym, ale jednocześnie go rozbudowując. No i co? Czyżby ta Kartagina miała się stać po kampanii egipskiej, a w zasadzie macedońsko-egipskiej, spadkobiercą Hannibala? No to lecę z tym dalej. Niestety Galowie przetrwali czwartą kampanię nie tylko w jednej wiosce, ale aż w trzech. Kolejne wojny we Włoszech aż takie łatwe nie będą, bo Macedonia po prostu gwarantowała wszystkim krajom dookoła niepodległość. Kto by się tym przejmował? O wiele bardziej przeszkadzały mi bunty, ponieważ od 20 lat przekraczałem limity podbojów. Na szczęście miałem już przewagę technologiczną nad Macedonią, bo moi żołnierze używali muszkietów, a oni wciąż jakiś tam dzid. Że jedna wojna dla mnie to za mało było, postanowiłem również zdobyć pozostałe terytoria w Egipcie. Tylko już nie od Egiptu. W tym regionie było naprawdę dużo żółtych nacji. Nasza flota wciąż dominowała wybrzeża Morza Śródziemnego. Dosłownie macedońska flota leci na dno. Macedończyków w tej wojnie jak najbardziej zadłużyłem. W międzyczasie od Celtów i Galów podbiłem ich kolonie na Karaibach. Zacząłem też ustanawiać przyczółek w Meksykanii. Niestety w kolejnej wojnie z Rzymem musiałem upokorzyć wielką, przepotężną Severosławię. Wreszcie rozpocząłem też po kilku latach kolejną wojnę z Macedonią. O, znalazłem Egipt. I naszym głównym celem będzie zdobycie wszystkich prowincji, które są wymagane do tej ścieżki. Jest ich naprawdę sporo. Moje wojska atakowały przez Macedonię, a znowu perskie wojska chyba ruszyły na Egipt z jakiegoś powodu. Wraz ze zniszczeniem kolejnego macedońskiego okrętu flagowego na dno poszła również cała ich flota. Prawie cała. Gdzieś ostała jedna galera i chyba nawet ją znalazłem. Na moje szczęście macedońska armia unikała bitew ze mną i ruszyła na Persję. Dzięki czemu mogłem na spokojnie oblegać już fortecę w Anatolii. Zdobyliśmy ziemię Aleksandra, zabezpieczyliśmy Jeruzalem. Zostało mi zdobyć cały region fenicki, co oznacza, że czeka mnie wojna z Persami. No sorry. No, w tym regionie jest kilka bardzo ciekawych monumentów. Persja to będzie bardzo ciężka wojna. Oni mają tutaj jakąś małą koalicję państw. A w zasadzie to satrapi. W sumie Macedonia i Persja to są dwie potęgi, które są zaraz po nas. Też i tak jesteśmy 4 razy więksi. A co to za religia? Potem tutaj jakaś religia z dzbanem. Ta religia się nazywa Paradosi i wywodzi się z hellenistycznej. Ciekawe. Zająłem też Jordanię, ponieważ znajduje się tutaj pewien monument, który będzie mi za chwilę bardzo, ale to bardzo potrzebny, żeby szybciej integrować naszą unię personalną. Tylko trochę mnie przeraża to, że zdobędę kilka prowincji chrześcijańskich. A jak wiemy, dla świata antycznego bardzo źle się to skończyło. No to ciężką wojnę z Imperium Perskim czas zacząć. Tylko ja mam 14 poziom technologii. Wszyscy moi przeciwnicy mają 12. Chyba wiem, dlaczego ich armie nie zmierzają w moim kierunku. Tak, zdecydowanie nie mają z moją armią szans. Ale na szczęście w tej wojnie potrzebowałem tylko i wyłącznie 3 prowincji. Dawać mi je! Udało mi się wreszcie połączyć słonie z działami ostatecznie i wprowadzić do nich działa. Cavalry Fire plus 1 to jest bardzo mocny modyfikator. Podbiłem ostatnie rzymskie prowincje i ruszyłem następnie na Macedonię, której tak pewnie czułem się już w wojnie, że podzieliłem moje armie na mniejsze i chciałem zdobywać jak najwięcej fortec naraz. Trochę dla zabawy postanowiłem zatopić po raz trzeci całą macedońską flotę. Dosłownie 0 okrętów. Granie kartagińską flotą jest naprawdę bardzo przyjemne. Jednak po krwawej wojnie dziedzictwo Hannibala zostało przywrócone. Ale do zmiany nazwy naszego imperium potrzebowalibyśmy być przynajmniej królestwem. Dla Republiki Kartagińskiej nie przewidziano takiego, niestety, dziedzictwa. Piękne podboje. A jeżeli chcesz zobaczyć, jaka monarchia jest najlepsza dla Polski do podbijania świata, polecam ci w ten odcinek, gdzie obalam polski Sejm i wprowadzam monarchię absolutną. Jednocześnie pokazując, jak przygotować ten kraj do podbicia świata. Dziękuję też wszystkim moim wspierającym za wspieranie mnie. Bez was zrobienie oczywiście takich materiałów byłoby o wiele trudniejsze na YouTubie. Save z tej kampanii, jak zwykle dla was dostępny, jest na Discordzie.